Ganiam go, żeby się golił. Mój wybranek niech nie zapuszcza. Mój mąż przez bardzo wiele lat nosił brodę. Niektórym mężczyznom jest dobrze w brodzie, nawet lepiej niż bez. Namawiałam go i namawiałam, żeby tę brodę zgolił, potem też zgolił wąsy i dzięki temu tak naprawdę odmłodniał. Magda, od ciebie zacznę. Ty byś chciała, żeby chłopak, partner zapuścił brodę? Trudne pytanie, rzeczywiście. To znaczy, mi się podobają brody. Ja uważam, że to jest rzeczywiście bardzo męskie i pasuje do wizerunku nowoczesnego mężczyzny, który ma pięknie wystylizowany strój. Ta broda jest taka bardzo męska i tylko męska, tak? Mi się brody podobają też dlatego, że to jest jedyny element, którego kobiety nigdy nie będą miały. Wzięły garnitury, wzięły teczki, wzięły koszule białe, koszule w kratę. Brody nigdy nie będą miały i to jest rzeczywiście taka ostoja męskości i bardzo fajny dodatek. Ale no nie wiem, czy bym chciała ganiać swojego męża o to, żeby jeszcze trymował brodę i pielęgnował brodę, no bo tylko wtedy ta broda jest fajna i jest sexy, jak jest wypielęgnowana. A myślę, że nie ma w sobie aż tyle takiego samozaparcia, żeby ta broda była taka zawsze super wymuskana. Czyli twój mąż nie ma brody? Nie ma brody i nie będę go namawiać. Wolę pooglądać w katalogach i na ulicy. Jacek, czy od kiedy masz brodę, czyli praktycznie od zawsze? No to właśnie ty nie widzisz tej różnicy, ale powiedz, czy teraz kobiety jakoś tak inaczej na ciebie patrzą? Niektóre to zauważają na pewno, jest to jakaś rzecz zauważalna. Ale tak entuzjastycznie, czy reagują? Raczej pozytywnie, nie jest to raczej negatywnie. W szczególności jak już sobie ją pielęgnuję, ułożę ładnie, to wtedy jest takie, o jak ładnie wyglądasz. Jeszcze pytanie, może schudłeś, ale to tylko broda niestety. Co było pierwsze? Czy to jest tak, że to właśnie rzeczywiście kobietom się podoba i dlatego mężczyźni zaczęli te brody zapuszczać, czy to jest jednak wykreowane i akurat nasza sonda pokazała, że kobiety wcale nie są jakoś specjalnymi fankami brud. Nie no, tak jak większość trendów jest to absolutnie wykreowane. I to, czy to się kobietom... To producenci kosmetyków? Kto to wykreował? Nie, no właśnie o dziwo tutaj producenci kosmetyków pojawili się później. Po prostu, tak jak wiele innych trendów w modzie, najpierw brody pojawiły się na wybiegach, później pojawiły się w kampaniach bardzo lubianych, znanych sieciówek, no i później trafiły na ulicę. Natomiast ja pamiętam, jak w 2011 roku napisałam pierwszy materiał o brodach w logo i chciałam przy okazji pokazać jakieś kosmetyki do pielęgnacji brody, to na polskim rynku był tylko jeden olejek zmiękczający zarost. Nie było żadnych innych kosmetyków. Dopiero później pojawiły się te kosmetyki do pielęgnacji. Tak samo wiem, że z trymerami, tak? że ci producenci, zawsze trymery były, ale producenci zrobili wszystko, żeby jak gdyby ułatwić korzystanie z tych trymerów i fajnie stylizować kształt zarostu dopiero potem. Więc to rzeczywiście nie stoi za tym żadne lobby kosmetyczne ani producenci na przykład trymerów. Tylko rzeczywiście najpierw była moda, a później rynek się dostosował z produktami. Trwale seksualizm nie sprowadza się wyłącznie do brody. To jest jakby cała otoczka, cała ideologia za tym stoi. Kraciaste koszule, szelki, czapka i tak dalej. Mam szelki, mam kraciaste koszulki, mam czapki drwala, mam spodnie ogrodniczki też i takie rzeczy, ale czy łączę wszystko w całość i mówię, że jestem drwaloseksualny? No nie. Koszule kraciaste mam, bo dostałem głównie, albo spodobała mi się. Nie myślałem o tym, że będzie mi pasować do brody i tak dalej. Czapki takie na zimę są super. Nie rozumiem, dlaczego ludzie zakładają takie czapki w lato. Nie moja liga. Szelki, nie lubię pasków, więc szelki są dla mnie odpowiednikiem. Ty twierdzisz, że od zawsze miałeś brodę, to nie jest żaden wyraz buntu, ale ja bym się tutaj jednak upierała, bo wiesz, jesteś muzykiem, prowadzisz raczej, domyślam się, jakoś awangardowy styl życia. No nie jesteś... Ciężko mi to ocenić. Na pewno, ale nie jesteś pracownikiem korporacji czy banku, tak? Nie pracujesz od do i nie wchodzisz w garniturze na co dzień, czyli... Lucky you. Czyli jakimś chyba buntownikiem jednak jesteś.
względem jakiejkolwiek definicji buntownika mogę się czuć buntownikiem, jednak sam z siebie nie czuję się buntownikiem. Jestem człowiekiem, który raczej nie wyobrażałby sobie pracującego za biurkiem od 9 do 17, przekładającym papiery i tak dalej. Raczej zawsze mnie ciągnęło do sceny i wszystko, co mogło być związane ze sceną, no to staram się teraz wykonywać. I to jest kolejna rzecz, która sprawia mi potężną satysfakcję, oprócz dbania o brodę, bo jednak dbanie o brodę sprawia satysfakcję jakąkolwiek. Że nie wszyscy, moim zdaniem, wyglądają świetnie w brodach, niestety. Będę z powrotem hipsterem. Z trendów należy korzystać wybiórczo.